pięknej bożonarodzeniowej scenerii Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi w centrum handlowym Galeria Twierdza Kłodzko. Jak zawsze Twierdza Handlowa Kłodzko przygotowała mnóstwo atrakcji nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci. Okres świąteczny to jest ten okres, gdzie można tutaj u nas w galerii spotkać Mikołaja. Jak co roku jest to już tradycja, przyjeżdża do nas, gdzie można spotkać się z Mikołajem, zrobić sobie z nim zdjęcie, porozmawiać, otrzymać prezent również. Nie pamiętam takiego okresu około mikołajowego, przedświątecznego, żeby było tak biało, tak pięknie, śnieżnie. Taka powinna być, taki powinien być grudzień, takie powinny być święta i ten okres przedświąteczny. Także ja się cieszę, myślę, że dzieci i wszyscy też. A to, że tam ktoś się troszkę spóźnił, czy nie dojechał, czy musiał odśnieżać, to nieważne. Na pewno każdy sobie poradził. Czym się zajmuje Święty Mikołaj? Prezentami. Ale co, robi te prezenty? No roznosi. Kto pomaga Świętemu Mikołajowi? Najbardziej w świętach Bożego Narodzenia ludzie rodzinną, tradycyjną atmosferę. W czasie tego niezwykłego spotkania trwał również konkurs promocyjny, gdzie m.in. można było odebrać pluszowego renifera. Wystarczyło w dniu dzisiejszym dokonać zakupów o wartości minimum 250 zł z paragonem bądź dwoma, podejść, pokazać aplikację. Jeżeli tej aplikacji Galerii Twierdza nie ma, pobrać, zajmuje to chwilę i korzystać właśnie z dodatkowych punktów i innych nagród. Dla chętnych dzieci zorganizowano warsztaty tworzenia strojków świątecznych, a do dyspozycji były żywe gałązki, świąteczne dodatki, bombki, szyszki, dzwoneczki oraz niezbędne materiały plastyczne. Zrobiłam dzisiaj strojk z mamy. Użyłam do niego bombek, cytryny, szyszki i wstążek. Cieszę się, że mogłam zobaczyć Mikołaja i że mogłam przygotować strojk. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji kłodzkiej. Życzę im udanych, świątecznych, zdrowych, podobnych świąt Bożego Narodzenia. Ho, 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 ho!